muszę patrzeć na wprost, bo wtedy mam najmniej upośledzoną radę. A, rozumiem. Dobra, chyba będzie dobrze. Albo daj, będziemy lepiej wyglądać jak dwa takie, profesory. Właśnie. Dzień dobry, pewnie trochę was zaskoczymy. Moim gościem jest Michał. Sorry, przepraszam. Ja nie lubię nagrywać. Dzień dobry, moim gościem jest Mikołaj. Przyjechał do Warszawy. To się nie uda. To zabrzmiało tak, jakby to było jakimś moim największym życiowym osiągnięciem, że do Warszawy przyjechał. No właśnie, jeszcze inaczej. Słuchajcie, nie potrafię rozpocząć tej rozmowy. To jest Mikołaj Kołodziejski, jest moim gościem dziś. Za naszymi plecami są zamiokulkasy, ale gdybyś powiedział łacińską nazwę, Zamiokulkas zamiofolia, czyli zamiokulkas zamiolistny, co bierze się z tego, iż ma on liście bardzo podobnie zbudowane do zami, czyli do rośliny, która należy do sagowców, tak jak popularny cykas revoluta, należy do tej samej grupy też zamia i często zamiokulkasy przez to nazywane są zamią, chociaż zamią nie są. Są po prostu zamiolistne. Ja to chyba nie będę potrzebny. Może od razu sobie pójdę. Mikołaja znacie z naszej grupy Polska Dżungla. Jest od jakiegoś czasu moderatorem. Niektórzy z was wiedzą, inni jeszcze nie, że Mikołaj zdał państwowy egzamin i możesz wydawać paszporty fitosanitarne. Tak. Jak to się ładnie nazywa, jestem fitosanitariuszem. Mogę wydać paszport i tyle. Okej. Ponieważ zamiokulkas jest jedną z najbardziej popularnych roślin, którą macie w swoich domach, pomyśleliśmy z Mikołajem, że właśnie o zamiokulkasach wam trochę opowiemy. Bardziej Mikołaj, bo też po to tu jest, żeby mówić. Zadam ci kilka pytań, bo to jest bardzo dobry materiał, te moje zamiokulkasy. Dostałem je od moich byłych sąsiadek z poprzedniego mieszkania. Stały na klatce schodowej. Są trochę zakurzone, jeszcze ich nie myłem. Pytanie pierwsze. Czym przemywać liście, żeby błyszczało? Oczywiście później przejdziemy do insektów. Najpierw to, co mi teraz przychodzi do głowy, bo widzę, że są brudne. Liście, żeby błyszczały przez dłuższy czas, wystarczy woda z płynem do mycia naczyń i mamy dwa w jednym. Okej. Okay. Zaraz zapytam o płyn. Mówią, że piwo. Ja jakby nie... Ciężko jest mi powiedzieć, bo szukałem też badań na ten temat i nie ma żadnych badań w internecie ani w publikacjach jakichś naukowych, żeby piwo szkodziło bądź nie szkodziło. Ja nie jestem zwolennikiem, piwo ma w sobie dużo cukru, ten cukier pozostaje na liściach, zresztą wystarczy wyobrazić sobie sytuację, gdzie na imprezie rozlewa się piwo, na drugi dzień każdy wie, jaka jest podłoga, to samo pozostaje na liściach. A co z płynem? I przez to jest jakby błysk, tak? Bo pozostaje ta warstwa, tylko że każda warstwa, która jest na liściu, występuje... Zakleja pory. Zakleja pory, a poza tym tworzy warstwę, która na pewno zmienia też w dużym stopniu falę światła, która pada po prostu na liść. I ta fotosynteza też na pewno nie jest już wtedy tak bardzo sprawna. Poza tym, skoro coś się błyszczy, to znaczy, że odbija światło, a liść ma pochłaniać, a nie odbijać światło, tak? Prosta fizyka tutaj wskazuje na to, że jednak nabłyszczanie liści takimi naszymi sztucznymi metodami wcale roślinie nie służy. Ona może wygląda ładniej, ale ona dużo traci, jeżeli chodzi o światło w tym momencie. Dlaczego płyn do mycia naczyń? Są jakieś badania? Bo przecież płyn też jest chemią, też zatyka. Tylko że jest chemią taką bardzo podstawową. Tam w płynach do mycia naczyń jest bardzo prosty detergent, ten sam, który występuje w mydłach, w żelach, tak naprawdę pod prysznic. I nie jest szkodliwy dla roślin, już to udowodniono. Działa poza tym dobrze na szkodniki. Mydło, tak naprawdę. Szare mydło bądź płyn do mycia naczyń, to nie ma znaczenia. Wszystko, co jest oparte na prostym detergencie, będzie działało. Nie źle nie wpłynie na roślinę. Przy okazji dobrze wpłynie, jeżeli chodzi o bakterie, o szkodniki, bo szkodniki takie owadzie czy roztocza, no to po prostu już przez sam fakt, że mechanicznie czyścimy roślinę, zostaną z niej usunięte, natomiast też na pewno trochę zdezynfekujemy tą roślinę. Każdy liść, który jest umyty, a roślina naturalnie ma liście, które są błyszczące, będzie po prostu błyszczała. Zamiokulkas jest taką rośliną, ona dobrze umyta, naprawdę tygodniami będzie błyszczała, dopóki się znowu nie zakurzy. W jakich proporcjach sporządzamy miksturę do przemywania liści? Ja nie stosuję proporcji, szczerze mówiąc. Po prostu gąbka, kropla i to jest wszystko. Ale no, tak jakbym miał naczynia. Załóżmy, że mielibyśmy doradzić naszym grupowiczom. Znaczy, myślę, że na pewno nie pół butelki detergentu, tylko po prostu taka ilość detergentu, żeby gąbka się pieniła, tak jakbyśmy, nie wiem, mieli myć teraz naczynia i myślę, że to jest okej. Okay. Nigdy tym roślinę nie uszkodziłem i nie spotkałem się z tym, żeby ktoś takimi podstawowymi detergentami rośliny uszkadzał. Co z pokonem?
z nabłyszczaczami, które są dostępne w sklepach ogrodniczych, a jednak są osoby, które twierdzą, no, że to jest właśnie ten tłuszcz, ten olej, który zakleja pory i roślina przestaje oddychać. Trzeba przede wszystkim na nabłyszczaczu zobaczyć, jakie on ma rekomendacje, bo są nabłyszczacze, które są w sklepach ogrodniczych także sprzedawane, mają na sobie monstery na obrazku, zamiokulkasy i inne rzeczy, natomiast z tyłu będzie zawsze napisane, czy jest to nabłyszczacz, który nadaje się do roślin doniczkowych, czy jest to po prostu nabłyszczacz florystyczny, którym nabłyszczamy liście w kompozycjach kwiatowych. Bardzo wiele osób myli pokon, którym się nabłyszcza ścięte kwiaty w kwiaciarniach i którym rzeczywiście można ścięty kwiat liść nabłyszczyć, no bo już nic złego mu się nie stanie, bo i tak jest martwy. Ludzie mylą to, kupują pokon taki do nabłyszczania i niestety psikają żywe kwiaty, które na tym bardzo cierpią. Tak, bo nabłyszczacz, który jest przeznaczony do roślin doniczkowych, roślin żywych, to będzie bardzo delikatny nabłyszczacz, też tak naprawdę bazujący głównie na detergencie i wodzie. Natomiast te nabłyszczacze florystyczne to po prostu jest bardzo podobny skład jak lakier do włosów, więc to ma tylko dawać błysk, bo tutaj już się nikt nie martwi o to, ile ta roślina będzie żyła, bo jej już nic nie zrobi różnicy w tym momencie, tak? Obiecałem, że porozmawiamy trochę o szkodnikach. Mhm. Jakie szkodniki najbardziej zagrażają zamiokulkasom? Zamiokulkas uważa się, że przędziorki i tarczniki, ale ja bym to odwrócił. Ja zamiokulkasów osobiście nie posiadam, natomiast wszystkie osoby, z którymi się spotykam, czy nawet centra handlowe, najczęstszym szkodnikiem, jaki widzę na zamiokulkasach, to jest jednak tarcznik. Tarcznik? Tarcznik uwielbia zamiokulkasy. I czym tego tarcznika likwidujemy? Tarcznik, bo tarcznik jest ciężki do zlikwidowania. Jest ciężki do zlikwidowania i tarcznik przede wszystkim. Pierwszy krok to usuwanie mechaniczne, czyli po prostu, krótko mówiąc, zdrapujemy go z rośliny przez chusteczkę do kosza, nigdy nie rzucamy gdzieś tam z boku, jeżeli mamy inne rośliny, bo się rozmnoży. Tak, to jest tylko początek małej epidemii. Natomiast na pewno usuwanie mechaniczne i przemywanie liści, bo tarcznik zostawia taką zostawia. Warto jest, tarcznik teoretycznie nie rozmnaża się w podłożu tak jak wełnowiec, natomiast ja uważam, że i tak warto jest to podłoże roślinie wymienić, zwłaszcza jeżeli jest duża inwazja szkodnika. I na pewno, jeżeli to są pojedyncze tarczniki, to tak jak przy wełnowcu, ja nie rekomenduję od razu robienia oprysków, bo jeżeli to jest jeden wełnowiec, jeden tarcznik, czyli tak naprawdę początek tego, co dopiero może nastąpić, takie mechaniczne usuwanie często wystarczy i problem jak powraca, to w małej ilości. Natomiast jeżeli jest to już inwazja, no to wszelkie opryski typu karate, polisekt, jest naprawdę środków chemicznych bardzo dużo. Polisekt można zastąpić MOS pilanem, który jest dużo tańszy, ma dokładnie ten sam skład, acetamiryt, nie wiem. Tak. W jaki sposób przesadzamy roślinę? Jest takie przekonanie, bardzo wiele osób uważa, wyciągają z jednej doniczki ziemię, wsadzają do większej, z tą samą ziemią, obsypując nową ziemią. Czy takie przesadzanie ma sens? Moim zdaniem nie do końca. Czy jednak obmywamy korzenie pod wodą, zostawiamy żywy korzeń, wsadzamy do świeżego podłoża? Znaczy wszystko I tutaj pytam nie tylko o zamiokulkasy, ale generalnie o rośliny. To wszystko bardzo zależy od sytuacji, bo czasami wyciągamy roślinę, którą wydaje nam się, że trzeba przesadzić, natomiast okazuje się, że tam jest głównie ziemia, korzeni jest mało i tak dalej. Jeżeli ona była długo w tej ziemi, to nie ma sensu tej ziemi ładować do doniczki. Z tego prostego powodu, że w tej ziemi już nic nie ma. Może ona być nośnikiem też szkodników, a przesadzenie rośliny do nowego podłoża jakby zabezpiecza nas przed tym problemem. Podłoża są sprawdzane pod kątem jakości, jakby nie mają, wiadomo, że może się zdarzyć, ale nie mają prawa wyjść ze szkodnikiem jakby z fabryki, bo to bardziej są punkty wydobywania niż fabryki, a potem jest to tylko pakowane. I no to jest okazja do tego, żeby przy okazji też się pozbyć możliwych szkodników w ziemi. Natomiast jeżeli wyciągamy roślinę i zamiokulkasy mają to do siebie, że zamiokulkasy, które już przesadzamy, to są zamiokulkasy, które już rozsadzają te doniczki, bo z zamiokulkasem zawsze działa taka zasada, że dopóki widzisz, że te korzenie już nie chcą rozerwać tej doniczki, to nie przesadzaj po prostu. Tak, zamiokulkas lubi ciasne doniczki. Lubi ciasne doniczki, bo tworzy wtedy dużo więcej, dużo gęstsze i dużo większe pióropusze, jak ja to mówię. Dlatego ten ostatni, najwyższy, którego pewnie w całości nie widać, ma dosyć stosunkowo małą doniczkę w porównaniu do swojej wielkiej. Zamiokulkas wsadzony, mała roślina wsadzona do dużej doniczki potrafi zatrzymać wzrost na lata. Zamiokulkas tworzy też bulwy. Tak. I tworzenie tych bulw trwa bardzo, bardzo długo, a rośliny mają taką przypadłość, to nazwijmy, że to, że rośnie korzeń albo rośnie masa zielona, jest hormon wzrostu.
i roślinie jest ciężko to podzielić. Więc jeżeli roślina uznaje, że chce iść w liście, w masę zieloną, to ona pójdzie w liście i w masę zieloną, a stracą na tym bardzo dużo korzenie. Ten hormon sobie tak do między stożkami wzrostu korzeni i między stożkami wzrostu pędowymi podróżuje, tak? Więc jeżeli roślina czuje, a ona czuje, że ma dużą doniczkę, to ten hormon sobie zjeżdża do korzeni i tam się wszystko dzieje. Tworzą się bulwy, jeżeli roślina ma takie właściwości, tworzą się korzenie, tworzy się cały ten system podziemny, który zawsze roślina wybierze ponad masę zieloną, bo korzeń jest zawsze najważniejszy. Roślina, jak wiadomo, zgolona do zera, jeżeli ma korzeń i zachowany pęd, to da radę, tak? I dopiero potem wybierze sobie masę zieloną. W przypadku zamiokulkasów, które są roślinami bardzo wolno rosnącymi, do tego wytwarzają bulwy, które jeszcze wolniej rosną niż cała roślina, no to możemy zatrzymać, jeżeli to byś wsadził do tej doniczki, zatrzymałbyś wzrost tej rośliny prawdopodobnie na lata. No. Skoro bulwy, należy pamiętać, że nie przelewamy wtedy rośliny. Zamiokulkas jest taką rośliną, która nie lubi zbyt dużych ilości wody, właśnie w związku z tym, że często ma bulwy i te bulwy po prostu gniją. Tak, to jest prawda. Nie możemy przelewać zamiokulkasów. Jak często podlewamy? Mnie się zdarza raz na 3 tygodnie, ale znam ludzi, którzy raz w miesiącu podlewają. Ja nie bawię się nigdy w grafik podlewania. A, bo ty masz te wskaźniki. Nawet nie chodzi o wskaźniki, bo wskaźniki to jest mój taki mały eksperyment w ostatnim czasie. Wskaźniki wilgotności, które się wsadza do ziemi. Tak, ale on dosyć średnio działa moim zdaniem. Nie ufam im. Dla mnie jedyną sprawdzoną metodą na nieprzelewanie roślin jest po prostu włożenie palca. Tylko też nie wkładamy palca, tak jak niektórzy to robią, że sucho. tylko naprawdę przede wszystkim nie wkładamy z boku doniczki. Pokażemy, bo nie wiadomo, czy widać. Bok doniczki nas totalnie nie obchodzi. Wkładamy jak najbliżej się da rośliny, oczywiście, żeby nie uszkodzić korzeni. Sucho, czy już należy podlać? Uważam, że jeszcze może poczekać, bo właśnie tam, gdzie przy korzeniach jestem teraz palcem, jest jeszcze wilgotno. Okay. I tak sprawdzamy, bo... Często nie boimy się. Dużo osób właśnie tylko dotyka, bo boi się. Nie zrobimy krzywdy. Nawet jak uszkodzimy korzeń czy dbamy krzywdy roślinie, nie zrobimy. Dla niej to jest nic. A upewnimy się blisko właśnie korzeni, bo ten obszar blisko korzeni jest najważniejszy. Bo często się zdarza tak, że możemy wbić palec tutaj, tu będzie mokro, co wcale nie oznacza, że przy korzeniach będzie tak samo, tak? Albo wsadzamy paznokieć przy korzeniu i wydaje nam się, że jest sucho, tak. Podlewamy znowu, a później się okazuje, że pod spodem jest gnój i tak. Korzenie gniją. Kolejna rzecz, myślę, że będzie bardzo ciekawa dla naszych grupowiczów. Ten zamiokulkas i ten z tyłu mają żółte liście. One były na klatce schodowej, gdzie rzeczywiście nie było okna. Dlaczego żółkną liście? Żółknięcie liści to, jeżeli nie jest to poparzenie słoneczne, bo jak mówisz, wykluczamy to, to jest chloroza w roślinach. Chloroza to jest brak mikroskładników. I to jest problem większości upraw roślinnych. Nawet wczoraj byłem u znajomego też tutaj w Warszawie, który ma ten sam problem i to z roślinami bardzo drogimi, kolekcjonerskimi wręcz, ale to wynika głównie z tego, że nie potrafimy nawozić. Głównie brak żelaza? W przypadku chlorozy tak. Ale też nie tylko, bo żelazo to też nie jest wszystko. Jakby problem chlorozy też jest tak spychany przez wszystkich tylko do żelaza, a żelazo jest jednym z wielu mikroskładników, które musimy do roślin dostarczać, zaraz je wymienię. Natomiast... Właśnie, na chwilę ci przerwę. Rośliny potrzebują makroelementów i mikroelementów. Makroskładniki to są te najważniejsze. To jest azot, fosfor, potas. Azot powoduje... Azot powoduje wzrost rośliny na masę, tak? Na masę zieloną, po prostu wzrost rośliny do góry. Fosfor wpływa na kwitnienie i przede wszystkim na kwitnienie i zawiązywanie owoców, bo każda roślina, jeśli kwitnie, to kwitnie dlatego, żeby zawiązać owoc, a żeby ten owoc potem wydał nasiona, z których roślina się będzie mogła rozmnażać. A potas już bezpośrednio wpływa na budowę bryły korzeniowej. I mikroelementy. Mikroelementy przede wszystkim żelazo, które wpływa na odpowiednią gospodarkę chlorofilem w roślinie, ale nie tylko chlorofilem, bo warto... kolorem... zielonym, ale trzeba pamiętać, że nie tylko chlorofilem, bo w roślinach jest także beta-karoten, który jest barwnikiem pomocniczym i jego zadaniem jest po prostu synteza tych zakresów światła, których nie widzi, mówiąc tak obrazowo, chlorofil.
I dzięki temu na przykład mamy takie odmiany jak zamia kulka z Zenzi, czyli przepraszam, nie Zenzi, tylko Raven, czyli tak. czarny, bo jest to wymuszone, akurat to nie jest odmiana naturalna, to jest odmiana wyhodowana przez człowieka, często określa się to w branży ogrodniczej po prostu kultywarem, czyli zamierzoną działalnością człowieka, żeby uzyskać określony efekt na roślinie, no i to jest właśnie działanie w obszarze beta-karotenu, który wybarwia rośliny na ten bliski czarnemu kolor, ale który też widzimy na przykład w syngoniach i niektórych filodendronach jako kolor różowy. To już są zabawy z beta-karotenem. Widziałeś odmiany variegate? Widziałem, na żywo widziałem. Czyli podsumowując, nawożenie, mikro tak. i makroskładniki. Mikro i makroskładniki i jesteśmy przy żelazie, jeszcze jest wapń. Wapń tak naprawdę, jego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego kwaśności i pH podłoża, bo jeżeli pH podłoża będzie wpadało w zasadowe, bardzo szybko możemy stracić roślinę, bo zdecydowana większość roślin, zresztą to widać jak czytacie opisy w internecie, czy uczycie się o roślinach, zdecydowana większość roślin ma napisane lekko kwaśne podłoże, a niektóre po prostu kwaśne, nawet takie chamsko-torfowe kwaśne podłoże, tak? A jest to związane z tym, że rośliny w środowisku zasadowym, bądź nawet takim już bliskim obojętnego, nie potrafią przyswajać substancji odżywczych z podłoża. Korzenie nie pobiorą żadnych substancji. Dlatego to środowisko musi być w miarę kwaśne. W większości przypadków lekko kwaśne, tutaj z tą kwaśnością też nie można przesadzać, bo zaburzymy znowu inne procesy. To pH po prostu musi być odpowiednie dla rośliny. A najczęściej są one lekko kwaśne. I wapń też wpływa bardzo dobrze na procesy związane właśnie z budową chlorofilu, z odżywianiem się przede wszystkim rośliny i ułatwia też przyswajanie innych składników odżywczych. Także nie tylko pH. Do tego jeszcze mamy cynk, molibden, miedź, mangan. To są wszystkie te mikroskładniki wpływają na fabrykę chemiczną, która jest w roślinie, czyli głównie na barwniki i na to, jak efektywnie te barwniki syntezują światło słoneczne. I głównie tego się to tyczy. Mangan też ma takie właściwości, zresztą tak samo jak cynk i molibden, trochę odkażające podłoże i są takimi naturalnymi też antybiotykami dla roślin. Żeby była jasność, nie musicie kupować osobno tych wszystkich składników. Kupujemy gotowe produkty, nawozy uniwersalne, których jest sporo na rynku. Akurat wiem, że Mikołaj używa Pokonu. Tak, jeżeli chodzi o mikro, to używam Pokonu, który w ogóle jest, taką podpowiedź mogę dać, bo jak pójdziecie do centrów ogrodniczych albo sami będziecie szukali, to nigdy nie będziecie mieli napisane, że to jest nawóz mikro, a to jest nawóz makro. To prawda. Ale bardzo łatwo jest to namierzyć przez to, że większość nawozów pełnoskładnikowych, nawozów mikro będzie po prostu się nazywało nawozami przeciw chlorozie albo nawozami na, nie wiem, zielone liście. Natomiast nawozy NPK, czyli te nawozy makro, będą po prostu nawozami do roślin zielonych, nawozami typu burzak. Uniwersalnymi po prostu. Tak, uniwersalnymi. Wiem, że mamy w grupie pana, który sprzedaje, miesza podłoże. Mm-hmm. Ma tam wiórki kokosowe, torf, perlit, już też nie pamiętam całego składu. Czy generalnie i do zamiakulkasów, i do roślin zielonych lepiej jest zakupić takie wymieszane podłoże, czy po prostu kupujemy ziemię uniwersalną, ewentualnie torf? To wszystko zależy od tego, jakie jest to podłoże wymieszane, jakiej jest jakości, bo każda firma... Załóżmy, że dobre, że są dobre proporcje. Bardziej pytam, żebyśmy powiedzieli, czy taka ziemia zakupiona w Carrefourze czy w jakimś innym supermarkecie, ziemia uniwersalna, która wiemy, że jest ciężka, że jest mokra, że po podlaniu ta ziemia nie, później wysycha 2 tygodnie. Absolutnie nie. Więc dlatego też o to pytam. Ja uważam, że do żadnych roślin ziemia marketowa, chociaż nie każda, bo to z ziemiami jest jeden problem, bo ziemia uniwersalna może być z torfu wysokiego i ziemia uniwersalna może być z torfu niskiego. Torf niski jest tym najtańszym torfem, a wynika to z tego, że jest dosyć jałowym torfem, a dwa, bardzo mocno jest retencyjny, czyli bardzo trzyma w sobie wodę i długo jej nie oddaje, ponieważ w tym torfie niskim jest jeszcze dużo pozostałości, jakby trzeba sobie powiedzieć, z czego powstaje torf. Powstawanie torfu to jest nic innego jak rozkład mchów torfowych.
I te niższe warstwy mają jeszcze więcej jakby nie do końca przetworzonych pozostałości po mchach torfowych, przez co ta retencja na wodę jest dużo większa i tylko i wyłącznie z tego to wynika. Jakby torf wysoki też jest bliżej powietrza, bliżej słońca, więc też automatycznie jest bardziej, że tak powiem, przewiany, wysuszony i ogarnięty z tych substancji, które niekoniecznie są korzystne w podwłożach, zwłaszcza dla roślin, które są sukulentami i w tej wodzie za długo nie powinny stać. Ziemia ciężka, czyli ta taka uniwersalna, najtańsza, niestety ma te wady, że zatrzymując wodę, powoduje po prostu przelewanie i gnicie. Gnicie, choroby grzybicze, pleśń, która się bardzo często zbiera na powierzchni ziemi. A te wysokiej jakości podłoża do roślin zielonych, no to one już nawet będziemy widzieć po opakowaniu, że to są podłoża premium, będziemy widzieć to po cenie i wtedy też wiadomo, że one będą Wiesz, na pewno... ja Ci pokażę, co ja mam. Dobra. Odepnę mikrofon. One na pewno będą z torfu wtedy wysokiego nie, i będą... Nie to, że będziemy reklamować, bo nie, ale chcę pokazać Mikołajowi, czego ja używam. Chwila. Dobra, jestem z powrotem. Przyniosłem, nie wiem, czy reklamować, czy chyba nie ma znaczenia. Nie, bo myślę, nikt tam nie, nie płaci, po prostu pokazuję to, czego używam i chętnie zapytam Mikołaja, co o tym myśli. Ja używam czegoś takiego. I teraz możesz powiedzieć, co to jest, bo przed sekundą mówiłeś, ale... To jest podłoże uniwersalne, które jest przeznaczone i do roślin widzedoniczkowych i rabatowych według producenta. Natomiast biorąc sobie próbkę, że tak powiem, tego podłoża... Jest bardzo lekkie. Można zobaczyć, że to już jest podłoże z torfu wysokiego. Mamy też tutaj spore ilości pozostałości po mchu torfowym, czym są te trochę włókna. Trochę wyżej, bo nie wiem, jak kamera łapie. Natomiast te pozostałości po mchu torfowym to są już takie pozostałości przekompostowane, przerobione przez wszelakie możliwe procesy mikrobiologiczne i one nie mają retencyjności za dużej wody. Co widać, bo tak, jest sucho. Jest po prostu suche w jak w momencie, kiedy jak otwierasz ziemię uniwersalną, ona jest mokra. A wręcz z na powietrza, ta martwa taka materia na powietrza, to podłoże powoduje, że woda łatwiej przez nie przelatuje. Tu jest też, widzę, perlit dosyć drobnej frakcji, czyli drobny perlit. Też widzę, że jakiś nawóz jest tutaj, bo przed chwilą widziałem kuleczkę. Tak, są kuleczki nawozu. Jeżeli byśmy do tego jeszcze dodali, moim takim skromnym, nieskromnym zarazem zdaniem, trochę włókna kokosowego bądź kokochipsu, który możemy wszędzie dodać, i garstkę keramzytu, to naprawdę będzie już podłoże cudowne. Jakby nie zachęcam Was konkretnie do zakupu tej firmy, bo... Żeby nie było, że to jest reklama, mogę powiedzieć, że bardzo podobne swoim składem, lekkością i tym, jak to podłoże wygląda, robi firma Westland. Bardzo podobne podłoże i w nim jeszcze mamy granulę ceramisu, czyli takiego podłoża z glinki, które działa bardzo podobnie do keramzytu czy perlitu. Ja używam tylko dlatego, że akurat w supermarkecie, w którym kupuję, jest dostępne i jest lekkie, tylko dlatego kupuję, bo mi się nie chce taszczyć tych wielkich. Jak na worek 40-litrowy, to jest bardzo lekkie, można jedną ręką. Dobra, to tyle o podłożu. O coś jeszcze chciałbym, żebyśmy ten temat tych zamiekulkasów wyeksploatowali, żeby nie było zbyt wielu pytań, ale panowie nie poruszyliście tego tematu. Co jeszcze możemy powiedzieć o zamiekulkasach? Poza tym, że nie lubią wody, przypomnijmy, podlewamy dosyć rzadko, muszą być posadzone w lekkim podłożu, przepuszczalnym. Myślę, że jeszcze mit światła i stanowiska związanego. Bo zamiakulkasy są roślinami, które w pierwszym rzucie zawsze będą polecone na zapytanie, co do ciemnego mieszkania. Bo to są takie rośliny, które się w każdej firmie obsadza, bo wszyscy wiedzą, że one dadzą radę. One są mistrzami przystosowywania się do warunków i rzeczywiście jest tak, że jeżeli mamy ciemne mieszkanie, one dadzą radę. Tylko, że to przerodziło się już w taki mit, że na wielu grupach możemy przeczytać, że zamiokulkasy tylko do ciemnego, bo nie lubią światła. Nie jest to totalnie prawdą. Zamiokulkasy bardzo lubią światło. I większość odpowiedzi na pytania, a tych pytań na grupach jest milion, dlaczego zamiokulkas nie rośnie? No właśnie dlatego, że on kocha światło i potrzebuje tego światła do wzrostu. I optymalnymi warunkami świetlnymi dla zamiokulkasa, co jest logiczne, bo większość sukulentów jest stworzona właśnie do tego, że jest na suchych i bardzo jasnych stanowiskach, to jest to, żeby nawet w ciągu dnia, chociaż przez 2-3 godziny, być w bezpośredniej operacji słonecznej. I jest to nawet wskazane. Nie może być to operacja przeciągająca się w nieskończoność, bo to spali każdą roślinę, nawet kaktusa moim zdaniem, ale im więcej światła jesteśmy w stanie mu zapewnić, tym lepiej. A dlaczego? Bo każda roślina, żeby rosnąć, potrzebuje światła. Nawet zamiekulkas, nie wierzcie w historię, że zamiekulkas może rosnąć bez światła, bo jest to raczej mało prawdopodobne. Znaczy on tą energię, którą skumuluje sobie w bulwach, będzie wtedy wykorzystywał, a że tych bulw ma dużo i one są duże, to ta energia może mu starczyć na 2 lata, 3 lata, dlatego dużo osób twierdzi, że 2 lata rosło w piwnicy i rosło.
ale przyjdzie moment, w którym tej skumulowanej w roślinie energii zabraknie i ona padnie bez światła, bo nie będzie w stanie tej energii w żaden sposób odzyskać, Oczywiście, odbudować. Że istnieją przypadki, kiedy zamiokulkasy rosną w pomieszczeniach bez okien, ale mają wtedy światło sztuczne i bez takiego sztucznego, no nie znam przypadku. Rosną, żeby... tylko że im mniej światła słonecznego, tym zawsze wolniejszy wzrost i tym więcej zawsze pytań, dlaczego mi zamiokulkas nie rośnie. Z fikusami też często jest takie pytanie, że one niby nie zdychają, ale nie rosną przez rok, wydają się, jakby były sztuczne. Zawsze zatrzymanie wzrostu to jest albo złe nawożenie, albo brak światła, po prostu. Co z kwitnieniem? Mówi się, że nie powinniśmy dopuszczać do kwitnienia zamiokulkasów, dlatego że wtedy po prostu nie rosną liście, ja uważam, ta cała energia idzie w kwiat. Znaczy, czy ścinamy kwiat, kiedy widzimy zawiązujący się pęd? Znaczy, ja jestem zwolennikiem w przypadku każdej rośliny, czy to zakwitnie na malokazję, czy to nam zakwitnie zamiokulkas, czy cytryna, pomarańcza, cokolwiek. Jeżeli roślina jest na jasnym stanowisku, jest w dobrej kondycji, jest rośliną zdrową, uważam, że kwitnienie w żaden sposób jej nie zaszkodzi, a będzie jakimś tam ciekawym elementem obserwacyjnym. Natomiast jeżeli wiemy, że roślina ma ciemno, że jest w słabej kondycji, albo że jeszcze jest bardzo mała, czyli na, jakby uznaje się na przykład za taki optymalny układ, ale to jest optymalny układ w środowisku naturalnym, czyli tam, gdzie roślina nie ma problemu z oświetleniem, temperaturą i tak dalej, że na jeden kwiat roślina powinna mieć co najmniej 8 dorosłych dla siebie liści. W domu trzeba zawyżyć sobie trochę tą ilość, moim zdaniem, bo w domu nie mamy tak optymalnych warunków, więc przy małych roślinach raczej ja, jak mi kwitną, obcinam. Jak jest roślina duża, powiedzmy, że już w kategorii rośliny dorosłej, zdrowa, na dobrym stanowisku, jakby zostawiam. Okay. To trzeba samemu ocenić. Wiadomo, że bardzo lubią podpórki, bo potrafią się tak, mocno Tak, są roślinami mocno rozkładającymi się. Dużo osób też pyta, co zrobić, żeby zamiokulkas tak nie robił, żeby był rósł do góry. Jakby w domowych warunkach uważam, że nic nie zrobimy, bo to, że rośliny nam się ciągną na boki, wynika z jednej prostej kwestii. W domach rośliny, ze względu na to, jak nasze domy są skonstruowane, mają zawsze światło z boku. I one zawsze będą pędy kierowały do światła, czyli w bok. Tak jak większość roślin, żeby, na przykład alokazji, które tak, żeby zamiokulkasy, monstery i zdecydowana większość roślin szła do góry, musi mieć światło od góry, bo wtedy idzie w kierunku światła. Co z doniczkami glinianymi? Bo bardzo wielu miłośników roślin uważa, że są lepsze od doniczek plastikowych. Ja mam trochę inne zdanie na ten temat, ale jestem ciekaw, co ty powiesz. Bo ja uważam, że generalnie doniczka gliniana, no, powoduje zbieranie się tej pleśni. I często widzimy w doniczkach glinianych na górze, na ziemi mnóstwo pleśni. Brzydko to wygląda, jest to szkodliwe dla rośliny. Plastik czy glina? Znaczy, ja jestem zwolennikiem dobierania rośliny do doniczki i ja mam z takich względów estetycznych głównie. Ja mam głównie doniczki plastikowe. No po prostu mi się podobają. Jeżeli mam jedną doniczkę, która mi się podoba, to raczej wszystkie są podobne, bo też chodzi o to, żeby to wyglądało. No ale mówisz o estetycznych. Ja bym chciał jednak Znaczy, ja uważam, że jeżeli doniczka jest plastikowa mimo wszystko, ma odpowiednio dużo otworów drenażowych, a do tego nie polega na tym, że my roślinę sadzimy bezpośrednio do doniczki, tylko że sadzimy ją do doniczki produkcyjnej, która też jest odpowiednio nadziurkowana, przewentylowana i to dopiero wkładamy do ozdobnej osłonki, to jakby moim zdaniem nie ma żadnej różnicy między tym a gliną. Glina jest kochana przez to, że w sumie to terakotowa doniczka, tak? Doniczka powoduje to, że ona ma mikropory, które powodują wyciąganie wody. Jest taka trochę higroskopijna, można powiedzieć, tak? Wyciąga wodę z ziemi. I przez to jakby szybciej podłoże wysycha, bo na całej swojej jakby wysokości. To skąd się ta pleśń na ogół bierze u góry? Ze złej jakości podłoża? Moim zdaniem pleśń się bierze ze złej jakości podłoża i bardzo. Z tej ziemi uniwersalnej, bardzo często, to też nie jest pleśń, tylko tak jak tutaj masz biały nalot na ziemi, to nie jest pleśń, tylko to jest po prostu kamień, który zostaje z wody. Tak samo jak zostaje nam w czajnikach i innych urządzeniach codziennego użytku. To jest po prostu kamień. Natomiast jeśli jest to pleśń, jest na to bardzo prosty sposób. Pleśnie nie lubią być napowietrzane. Przemieszanie widelcem raz na jakiś czas podłoża z wierzchu naprawdę załatwia sprawę na długo. Co z ziemiórkami? Przyszedłeś pierwszą rzeczą, o jakiej ci powiedziałam, że mam ziemiórki. Ty mi na to, że też masz i że wszyscy mają i że w tym sezonie wszyscy będą mieli. W każdym sezonie każdy ma. Z ziemiórkami ja uważam, że dużo osób jest tak zaciętych na punkcie walki z ziemiórką, że do zera albo wcale i do upadłego. To nie ma najmniejszego sensu, bo ziemiórki, dopóki ich nie ma plagi,
czyli skutecznie redukujemy ich populację, absolutnie nie szkodzą roślinom. Są nawet badania, że ziemiórka, dopóki ma odpowiednie wilgotno w podłożu, czyli nie ma, zajmuje się z ziemią, a nie zajmuje korzeniem. Się ziemią, a nie korzeniem. Dopiero jak już nie ma czego pić, a chce bardzo, to wtedy korzeń. Podgryza. I udowodniono, że dopóki mała jest jakby inwazja ziemiórek, z podłożem jest wszystko ok, czyli nie jest przesuszane, to ziemiórki wręcz w bardzo podobny sposób jak dżdżownice pomagają. Bo spulchniają. Spulchniają, napowietrzają, żywią się substancjami, które przetrawiają, zawierają dzięki temu też kwasy humusowe, więc wcale nie jest tak źle i taka walka do upadłego to nie ma sensu, bo z góry jest przegrana tak naprawdę, bo będzie spokój, chwilę one wrócą. Dlatego żółte lepy, jeżeli nie ma innych szkodników, to naprawdę nie bawiłbym się w polisekty i w inne ciężkie środki chemiczne, bo to naprawdę nie ma sensu. I nie tylko chodzi o to, że my zatruwamy rośliny, ale trzeba pamiętać, że środki, które są nawet do użytku hobbystycznego obecnie na rynku, to są środki wywodzące się z profesjonalnych środków ochrony roślin. Po prostu są rozcieńczone na tyle, na ile prawo pozwala. Wymaga, i żeby był taki środek dopuszczony, ale nadal jest to ciężka chemia, która w naszym mieszkaniu, a nasze mieszkania nie są tak świetnie wentylowane jak profesjonalne szklarnie, przechodzi w aerozol i my się tym po prostu trujemy. Więc jak nie ma potrzeby, naprawdę na ziemiórki nie pryskajmy. Żółte lepy ograniczam, a ja jeszcze czasami stosuję, głównie jak wyjeżdżam właśnie z domu, żeby w tym nie siedzieć i wiem, że mnie jakiś czas nie będzie, stawiam płytkę na owady. Taką płytkę na owady. Zielona płytka, którą się stawia, jakby nie ma przeciwwskazań do tego, żeby z tą płytką żyć, natomiast ja jakoś tak psychicznie wolę z nią nie żyć. Jak wiem, że mnie dłużej w domu nie będzie, to sobie ją dopiero stawiam. Płytki są bardzo skuteczne, też stosowałem na różnego rodzaju insekty. I płytki mają jeszcze jedną zasadniczą zaletę, którą zauważam, poza tym, że ograniczają ziemiórki, ograniczają też bardzo wszelakie inne szkodniki owadzie, i skoczogonki, i przędziorki, i wciornastki, naprawdę tam jest po prostu substancja insektobójcza, która będzie działała na większość insektów, tak? Z żółtymi plastrami jest jeden mały problem, który doprowadza mnie do furii. Często przyklejają się do rąk, do liści. Bardzo wiele moich alokazji sobie poniszczyłem niestety właśnie żółtymi plastrami, bo po prostu liście przyklejały się do tego plastra, jest a tak. Wiemy, że jak się już przyklei do żółtego plastra, to już to jest po liściu, odklei, to tak. Już się nie odklei. Więc trzeba uważać, bo plastry są mocno nasączone substancją klejącą. Są bardzo skuteczne, rzeczywiście plagę ziemiórek miałem ogromną. Wieczorami próbowałem obejrzeć telewizor i fruwały mi przed oczami. Natomiast plastry bardzo ograniczyły tę plagę, ale musimy uważać, kiedy tak, dotykamy. Ewentualnie alternatywą dla nich mogą być jeszcze tak zwane pułapki. To są najczęściej takie małe słoiczki z substancją, która wabi ziemiórki. Ale mówisz o gotowych, kupionych. Tak, bo te robione to o już gotowych. Testowałem. O gotowych mówię, które działają i które rzeczywiście wabią te muszki, tylko nadal plaster tutaj wygrywa tą prostą zasadą, że plaster, dopóki cały się nie zalepi, będzie lepił, czyli będzie działał, bo tam się nic nie może, nic się nie może zadzieć, co by spowodowało, że to nie będzie działało, bo to jest zbyt proste. A substancja już jakiś a czas substancja stoi, ma taki się... problem, że ona tak po około tygodniu, według producenta po 2 tygodniach, według mojej obserwacji po tygodniu, ona już jest tak... Zwietrzała. Zwietrzała, że jest zupełnie nieatrakcyjna dla much, one latają wszędzie, tylko nie wokół tego. Bo ziemiórki lubią żółty kolor, dlatego jest przepis na substancję, którą rzekomo można tych ziemiórek się pozbyć. Do szklanki nalewamy wody, płynu do mycia naczyń, kurkumy, która zabarwia naszą miksturę na żółto. I chyba octu się tak, dolewa. Tak, octu. Próbowałem i powiedziałbym, że skuteczność wynosi jakieś 10%. Czyli tych ziemiórek tam rzeczywiście było kilkanaście, ale nadal fruwało mi ich, fruwały dziesiątki albo i setki. Ziemiórki mieszkań. Po prostu lubią wszystko, co kojarzy im się z możliwością zdobycia węglowodanów, tak naprawdę cukrów. Dlatego ocet winny, który ma słodki zapach i kojarzy się im z psującym się jabłkiem. Dlatego tak. Mając ziemiórki w mieszkaniu i mając pokrojone jabłko w kuchni, miałem oblepione ziemiórkami. Muszki z rodzaju owocówek, bo ziemiórki są jednym z rodzajów owocówek. Nie żywią się świeżymi owocami, tylko owocami, które zaczynają fermentować, bo jest łatwiejsze to dla nich. One się stają wtedy miękkie, mają intensywny słodki zapach, dlatego wabi się je octem winnym. Natomiast ten aromat dosyć szybko się ulatnia, przestaje być dla nich atrakcyjny, na klep to jest lep. Do żółtego zawsze przylecam, a lep jest za prosty, żeby coś mogło nie zadziałać. No. Tyle?
Myślę, że wyczerpaliśmy temat zamiokulkasa. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście komentujcie, zadajcie w komentarzach. Mikołaj odpowie chętnie, ja też chętnie odpowiem, tak jeżeli jest. Będę wiedział. Bardzo Wam dziękuję, że poświęciliście nam czas i obejrzeliście to wideo. Jest pewnie bardzo długie, podejrzewam, że z 20 minut mówiliśmy. No ale po to jest ta grupa, żebyśmy mogli dzielić się wiedzą i swoją energią z Wami. Bardzo Was prosimy wręcz, żebyście rzeczywiście udzielali się na tej grupie, żebyście komentowali, żebyście klikali lubię to albo nie lubię, bo też Wasze reakcje powodują pozycjonowanie rzeczy, które są publikowane w naszej grupie. Jeżeli tych reakcji nie ma, te posty później przepadają i nikt się nie może dowiedzieć być może wartościowych rzeczy, które mogłyby mu się później przydać w jego uprawie roślin. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Jeżeli wideo Wam się podoba, dajcie nam znać. Być może będziemy nagrywali więcej takich tak jest. Samouczków, tak bym to nazwał? No, takich edukacyjnych. Takich pogadanek. Papa, dzięki wielkie.